Dzień dobry kochani, witam was na moim kanale. Troszkę nie było żadnego update'u, ale w końcu jest. Co się działo? Dostałem w końcu drewno, które potrzebowałem na zaszczały, na ten dach. Te cztery zaszczały, żeby zrobić, co wam mówiłem. Mogę wam pokazać jeden z nich, który miał być zastrzałem, ale niestety nie będzie, ponieważ zamiast uciąć z drugiej strony, to miało odpaść, jak jest zaznaczone, no ale przeciąłem z tej strony i beleczka już nie do użycia, przynajmniej na razie. No, także jedna i druga strona, jedna strona dachu stoi tutaj, druga strona dachu stoi tam. No a teraz się bawię z tymi oto tutaj słupami. Ten słup to jest ten rok. Drugi słup następny będzie tutaj. To jest belka łącząca oba słupy na wysokości 2,40, 2,50. Nie pamiętam. 2,60 chyba jest do wysokości, do górnej powierzchni tej belki. Tu zostało zrobione połączenie mortis i tenon. Jak widzicie, wszystko jest już, to jest wycięte. Tu jest zrobiony tenonik. Wszystko zostało połączone. Został ustawiony kąt prosty i wtedy dopiero pegi, znaczy w sumie naznaczenie dziur na kołki przyszło i to zostało wykonane. Teraz robimy belki zastrzały tak zwane. Czyli jak to przyjdzie razem, to tutaj zaszczał pod kątem 45 stopni. No i tutaj jest właśnie już jedno z gniazd, możecie zobaczyć, na zastrzał wykonane. Tu jest drugie już wykonane. A tu jest jeszcze nie w pełni wykonane, jest nawiercone. Jakaś mrówka, mrówki bardzo lubią ten modrzew. Nawiercone, no i to trzeba będzie wszystko wybrać tutaj tak samo. Dwie beleczki już zaszczały są zrobione. Jak widzicie, ta pierwsza ma pseudo łuk, który próbowałem wyciąć. Nie będę wam pokazywał, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie, że jest piękny łuk i taki będzie. Ja muszę znaleźć kogoś, kto ma piłę taśmową i się to zrobi. Także na razie są przygotowane beleczki. To co zrobiłem tutaj, to już ładnie pasuje, siedzi ładnie, także działamy. W międzyczasie, jak mogliście zobaczyć, wymieniłem dach w garażu, blachę zmieniłem na blachę z filcem. I co? I tą blachę, która była na garażu, użyłem do budowy w zasadzie kompostownika, żeby zbudować ścianki kompostownika, co bardzo pomogło, że tak powiem, załadować go porządnie. Przepraszam bardzo, nie do tego. Jak również wykonałem dwa dni temu kompostownik na stałe odchody. Tam jest, nie wiem czy dostrzeżecie za czereśnią, takie palety, to tam jest. Zebrałem już pierwsze owoce, zebrałem truskawki, które są tutaj. Tutaj są poniżej drzew posadzone agres i porzeczki. Agres jest przepyszny, wszystko jest ekologiczne, organiczne, ponieważ niczym to nie jest nawożone i nie będzie nawożone oprócz własnego kompostu. Także no truskawki po prostu, zresztą wszystko, i agrest, i porzeczki,
No powiem wam, urywałem dupę, nie? Smak swoich zdrowych warzyw, owoców i warzyw zresztą też. To jest bajka. No czereśnie są ready, ale no czereśnia jest zdziczała. Nie są ani duże, ani jakoś super słodkie w porównaniu do czereśni, które znamy ze sklepu. Są mniejsze i da się zjeść, ale no powiem wam szczerze, jakby ta czereśnia była z właściwymi czereśniami, to bym tam chyba kurde siedział, bo czereśnie to są jedne z moich ulubionych owoców. Także jest jak jest. Pokażę wam teraz mojego przyjaciela, ponieważ on rośnie bardzo szybko i ma się świetnie. Co tam, misiek? W porządku? Chciałem, żebyś się przywitał z naszymi widzami. Powiedz dzień dobry. No właśnie powiedział, nie wiem czy słyszeliście. No, jest przekochany. Jest naprawdę słodziak. W sumie jeszcze jedna rzecz powstała w ostatnich dniach. To jest to coś. Nie wiem jak się to nazywa po polsku, szczerze mówiąc. Służy to temu, zaraz wam pokażę o co chodzi. To jest do robienia kołków. Ponieważ kiedy włókna idą tak jak tutaj w miarę prosto, to jest wszystko ok. Można wybić ten kołek, ale w momencie kiedy włókna już będą bardziej zakrzywione, no to już wybicie takiego kołka wiąże się z tym, że kołek będzie nie w pełni swojego rozmiaru. Więc tu po prostu to się operuje nogami, w sensie w ten sposób. I tu sobie w jakiejkolwiek pozycji potrzebujemy trzymamy, siedząc tutaj i po prostu skrobiemy, nie wiem czy to się osik nazywa po polsku, wybaczcie, ale polskie nazwy czasami niektórych narzędzi po prostu nie są mi znane, ale możecie to skrobać czymkolwiek chcecie, nawet nożem. No i tu jest otwór wywiecony, żeby sobie od razu sprawdzić czy wchodzi. Tak, to jest taka prosta konstrukcja znana na zachodzie, ponieważ jest to skopiowane z internetu, skądś indziej. W sumie na takim samym, na kursie robiłem kołki. Także to powstało. No, także to by było tyle, kochani. Jeszcze wam pokażę mojego przyjaciela kochanego. I razem pożegnamy was. Nie, słodziaku? Mówimy papa. Oj. Gryzak mi się włącza. Gryzak mi się włącza, tak? Gryzak mi się włącza. Ojci, łobuzie. Kochany jest. Ząbki mu rosną, także gryzie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, kochani. Życzę wam wszystkim zdrówka. No i z tym gryzakiem was zostawiam. Yeah.